Cześć! Jeśli chcesz opanować C-Sharp i używać go profesjonalnie, zapewne wiesz, że na YouTubie jest mnóstwo tutoriali. Ale jeśli chcesz stać się ekspertem w tym języku, potrzebujesz doskonale zorganizowanego kursu, który nauczy cię wszystkiego i nie zmarnuje ani minuty twojego czasu. Nauczę cię, jak pracować z różnymi typami, jak kontrolować przepływ w swoich programach, opanujesz programowanie obiektowe, ucząc się tworzyć klasy i obiekty. Nauczę cię, jak pracować z strukturami, tablicami, wyliczeniami, delegatami, zdarzeniami, jak rzucać wyjątki, jak obsługiwać błędy, jak debugować aplikację, jak pisać testy jednostkowe i wiele innych ciekawych rzeczy. Nie tylko nauczysz się podstawowych konstrukcji C#, ale poznasz również typowe błędy czasu kompilacji, co dezorientuje wielu początkujących programistów. Pokażę Ci, co te błędy oznaczają i jak je rozwiązać. Nauczę Cię również po drodze dobrych praktyk programistycznych, ponieważ moim celem było stworzenie kursu nie polegającego tylko na nauce konstrukcji C#. Tego możesz nauczyć się wszędzie. W sieci jest mnóstwo darmowych tutoriali. Moim celem jest pomóc Ci stać się dobrym programistą. Dlatego zaprojektowałem szereg quizów, ćwiczeń programistycznych, które pomogą Ci utrwalić to, czego się nauczysz. I co ważniejsze, musisz trenować swój programistyczny mózg, co jest absolutnie kluczowe, jeśli chcesz odnieść sukces jako programista. C# jest językiem zorientowanym obiektowo, co oznacza, że myślimy w nim jak w prawdziwym świecie, czyli w kategoriach obiektów i ich interakcji. I nie martw się, jeżeli to brzmi skomplikowanie w tym momencie. W tym kursie zgłębimy tajniki programowania obiektowego krok po kroku. Kolejną zaletą języka C# jest jego bezpieczeństwo typów. Wyobraź sobie kompilator jako czujny strażnik, który sprawdza, czy poprawnie używamy typów danych. Dzięki temu unikniesz błędów i stworzysz stabilne, niezawodne aplikacje. Jeśli znasz już inne języki programowania, nauka C# będzie dla Ciebie łatwiejsza. Język ten ewoluuje od 2002 roku, a firma Microsoft stale go udoskonala. Dzisiaj mamy do czynienia z wersją C# 12, która oferuje mnóstwo nowych funkcji i możliwości. Ale co najfajniejsze, C# jest w dużej mierze kompatybilny wstecz, co oznacza, że stara aplikacja C# skompilowana dzisiaj prawdopodobnie nadal będzie działać bez zarzutu. Ale co najważniejsze, C# jest językiem platformy .NET, co oznacza, że możesz tworzyć w nim różnorodne aplikacje, od prostych programów konsolowych po złożone aplikacje webowe i mobilne. Z C# wszystko staje się możliwe. Przygotuj się na dawkę humoru i dobrej zabawy, bo programowanie z C# to nie tylko nauka, ale i czysta przyjemność. Wspólnie stworzymy coś niesamowitego, a ja będę Twoim przewodnikiem i pomocnikiem na Twojej drodze. C# jest częścią platformy .NET. To jak Batman i Robin. Razem tworzą dynamiczny duet, dając nam ogromne możliwości tworzenia różnorodnych aplikacji. .NET to platforma programistyczna, stworzona oczywiście przez Microsoft, która niczym skrzynia skarbów. Pełna jest narzędzi i pozwala Ci budować i rozwijać oprogramowanie. Ale co to właściwie jest .NET? To proste. Wyobraź sobie platformę, na której możesz budować swoje aplikacje, niczym dom na solidnym fundamencie. .NET zapewnia nam wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia stabilnego i wydajnego oprogramowania. Co więcej, .NET jest oprogramowaniem typu open source, co oznacza, że możesz zaglądać pod maskę i poznawać sekrety działania platformy. To jak móc zajrzeć do kuchni szefa kuchni i podpatrzeć jego najlepsze przepisy. Dzięki .NET tylko niebo, można tak powiedzieć, jest granicą,
jeśli chodzi o tworzenie aplikacji. Możesz zacząć od prostych programów i stopniowo uczyć się coraz więcej, aż do tworzenia złożonych systemów. .NET oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby rozwijać swoje umiejętności i tworzyć imponujące aplikacje. Aplikacje desktopowe z interfejsem graficznym. Wyobraź sobie programy, z których korzystasz na co dzień. Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny. Aplikacje w chmurze. Coraz więcej usług przenosi się do internetu. Z .NET możesz tworzyć aplikacje działające w chmurze, dostępne dla użytkowników z całego świata. Aplikacje internetowe, takie jak strony internetowe, sklepy online, systemy bankowości internetowej, to tylko kilka przykładów możliwości .NET w sieci. Gry? Masz ochotę stworzyć własną grę komputerową? .NET to idealne narzędzie do realizacji Twoich pomysłów. Aplikacje mobilne? Smartfony są niemal wszędzie. Z .NET możesz tworzyć aplikacje na iOS-a i Androida, które podbiją serca użytkowników. Sztuczna inteligencja? .NET coraz częściej wykorzystywany jest do tworzenia aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Także otwórz drzwi do innowacji. .NET to niczym ogromny ekosystem, który wspiera Cię na każdym etapie tworzenia aplikacji. Dostępne są bogate biblioteki gotowych rozwiązań, które ułatwią i przyspieszą Twoją pracę. Możesz również korzystać z różnorodnych narzędzi dostosowanych do różnych systemów operacyjnych, jak Windows, Mac, Linux. W tym kursie skupisz się na platformie .NET 8, najnowszej wersji w momencie tworzenia tego kursu. Jedną z największych zalet .NET jest jego uniwersalność. Aplikacje stworzone w .NET mogą działać na różnych systemach operacyjnych: Windows, Linux, Mac. I C# to jeden z wielu języków programowania, których możesz używać do tworzenia aplikacji .NET. W tym kursie będziesz zgłębiać tajniki języka C#, a inne popularne języki .NET to Visual Basic i F#. Będziesz pisać kod krok po kroku, a ja będę tłumaczył każdy fragment, abyś mógł zrozumieć jego działanie. I pamiętaj, że programowanie to nie tylko praca, ale również świetna zabawa i satysfakcja stworzenia czegoś nowego. Także nie zniechęcaj się, jeśli na początku coś nie będzie Ci wychodzić. Praktyka czyni mistrza, a popełnianie błędów jest naturalną częścią procesu nauki. W tym kursie znajdziesz mnóstwo przydatnych zasobów: pliki ćwiczeń, quizy, odpowiedzi na pytania i dokumentację .NET. Nie wahaj się pytać, chętnie pomogę Ci w każdej sytuacji. I teraz czas na najważniejsze, pisanie kodu. Visual Studio posiada wbudowany edytor kodu, który teraz tutaj widać na slajdzie i który, chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się zwykłym edytorem tekstu, no to oferuje on wiele dodatkowych funkcji. Zwróć uwagę, że edytor wykorzystuje różne kolory do wyróżnienia różnych elementów kodu. Podświetlanie kodu sprawia, że kod jest znacznie bardziej czytelny i łatwiej go zrozumieć. I w trakcie kursu przekonasz się, że edytor będzie Ci pomagał na wiele różnych sposobów, a nawet podpowiadał, co możesz napisać dalej i ostrzegał przed błędami. Jesteś gotowy na przygodę z C#? W takim razie uruchom Visual Studio i zacznij pisać swój pierwszy program. Po uruchomieniu Visual Studio pojawi się ekran startowy, z którego możesz rozpocząć pracę. Wybierz teraz opcję Utwórz nowy projekt. Pamiętaj, że projekt to pojemnik na pliki i kod Twojej aplikacji. Będziesz go również kompilować, czyli przekształcać w plik wykonywalny. I teraz mamy tutaj listę szablonów i z listy szablonów wybierz aplikacja konsolowa. Aplikacja konsolowa. Będziesz pracować z aplikacją, która działa w trybie terminalu tekstowego, wyświetlając komunikaty i pobierając dane od użytkownika. Możesz się jeszcze upewnić, że wybranym językiem jest C# i wersja aplikacji konsolowej w języku C#. Pamiętaj, że takie aplikacje można uruchomić na Windows, Linux, Mac OS, co pokazuje ich uniwersalność.
No to wybieramy aplikację konsolową, klikamy dalej. Nadaj teraz swojej aplikacji nazwę. Nadamy nazwę Hello World First App. Tutaj możesz ustawić lokalizację. Ja zostawiam lokalizację taką, jak miałem wybraną. I teraz klikamy dalej. I tutaj wybierzesz wersję frameworka .NET. Tak jak powiedziałem wcześniej, w tym kursie używamy .NET 8. I mamy tu wybrane .NET 8, ale możesz wybrać inną wersję, jeśli chcesz. I klikamy teraz utwórz aplikację. Po kliknięciu utwórz, Visual Studio wygeneruje dla Ciebie pliki projektu. Nie musisz pisać ani linijki kodu, aby zobaczyć swoją aplikację w akcji. Teraz możesz uruchomić aplikację, klikając zieloną strzałkę tutaj z nazwą projektu. Visual Studio skompiluje kod i uruchomi aplikację. No i widzimy, na ekranie konsoli pojawił się napis Hello World. Gratulacje, właśnie stworzyłeś swoją pierwszą aplikację C#. Jesteś teraz oficjalnie programistą C#, chociaż nie napisałeś jeszcze żadnego kodu, ale naprawimy to wkrótce. Możemy sobie już tą aplikację zamknąć. I teraz w Visual Studio widzimy edytor kodu. Edytor kodu, no to jest ten główny tutaj duży ekran, w którym będziesz pisać swój kod. Kod jest wyróżniony kolorami, co tutaj widać, aby ułatwić jego czytanie i zrozumienie. No i teraz nasuwa się pytanie, jak wyświetlono napis Hello World? I sekret tkwi tutaj w tym wierszu kodu, który tutaj widzisz, co jest console write line hello world. Ten wiersz używa klasy console i metody tej klasy write line do wyświetlenia tekstu hello world w oknie konsoli. Zatem używając klasy console jesteśmy w stanie pisać tekst na konsolę, to znaczy do tego terminala, za pomocą metody WriteLine. W następnym demo pokażę Ci, jak pobierać dane od użytkownika i wyświetlać je w konsoli. Zacznij od zmodyfikowania istniejącego kodu. Masz tutaj wygenerowaną linię, którą Visual Studio faktycznie wygenerował podczas tworzenia Twojej aplikacji na podstawie szablonu. Właściwie możesz zacząć od zmiany tego. Zmień to w cześć, to moja pierwsza aplikacja. Po dokonaniu zmiany upewnij się, że tekst, który chcesz wyświetlić na konsoli, nadal znajduje się w podwójnych cudzysłowiach. Dzieje się tak, ponieważ jest to ciąg znaków, który w języku C# musi być otoczony podwójnymi cudzysłowiami. To jest jedna z reguł składni, które poznasz w tym kursie. Uruchom teraz aplikację, by zobaczyć zmiany. Aplikacja się uruchomiła, no i widzimy, cześć, to moja pierwsza aplikacja. Możesz to zamknąć i teraz dodaj interakcję. Chcesz, aby program pytał użytkownika o imię. I dodaj kod, który będzie pytał o imię. I zacznij więc od wpisania console, no ponieważ chcesz ponownie napisać coś do konsoli. I teraz zauważ, że Visual Studio pokazuje Ci teraz kilka sugestii. To, co tu widzimy, to jest IntelliSense i funkcja IntelliSense wyświetla Ci kilka sugestii na podstawie tego, co piszesz. Powiedzmy, że chcemy napisać console. Możemy użyć tab i mamy już wybrane console. I teraz, jak zrobisz kropkę, no to Visual Studio IntelliSense daje nam kolejne sugestie. No i widzimy, że możemy użyć WriteLine, ReadLine, no ale my chcemy użyć WriteLine. No to wybieramy WriteLine i klikamy Tab. No i chcemy, aby użytkownik podał swoje imię, czyli chcemy wpisać tekst proszę podaj swoje imię. Teraz uruchom aplikację, aby zobaczyć zmianę. Klikamy zieloną strzałkę z nazwą aplikacji.
Aplikacja się uruchomiła i mamy cześć, to moja pierwsza aplikacja i proszę podaj swoje imię. No to teraz pobierz imię od użytkownika i zapisz je w zmiennej imię. Czyli chcesz pobrać jakiś tekst z konsoli i aby to zrobić, utwórz teraz zmienną o nazwie imię, czyli name i będzie to ciąg znaków string. Porozmawiamy później, czym są zmienne i ciągi znaków. Na razie potraktuj je po prostu jako miejsce do przechowywania danych wejściowych, które otrzymasz od użytkownika z konsoli, czyli to, co użytkownik wprowadzi. I te dane dostaniesz z wywołania metody WriteLine na klasie console. Czyli tutaj do zmiennej name przypisujemy to, co użytkownik wprowadzi, korzystając z console readline. I IntelliSense nam już tutaj podpowiada, że możemy użyć console readline. Naciskamy tab, bo dokładnie o to nam chodzi. I teraz możesz wypisać na ekranie spersonalizowane powitanie, używając ponownie console readline i wypisać cześć plus imię. No i tutaj IntelliSense nam podpowiada console readline, no to tab, bo tak chcemy. I teraz te spersonalizowane przywitanie. No i mamy tutaj tak, console readline, proszę podaj swoje imię, czyli wyświetlamy monit na ekranie, aby użytkownik podał swoje imię. Gdy użytkownik wpisze imię, no to metoda console readline, czyli metoda readline klasy console odczyta to, co użytkownik wprowadził z klawiatury i wpisze to do zmiennej name, którą sobie tu zadeklarowaliśmy. I następnie za pomocą console readline wyświetlamy spersonalizowane powitanie. Cześć plus to imię, które zostało wprowadzone przez użytkownika. Czyli teraz, kiedy korzystasz z console i metody readline z klasy console, możesz pobierać dane wejściowe z konsoli. I ten tekst zostanie następnie umieszczony w zmiennej name. I teraz możesz go użyć do stworzenia powitania, co zrobiliśmy w console readline, cześć, name. No to teraz uruchom ponownie aplikację i wprowadź swoje imię, aby zobaczyć efekt. No i uruchomiło się i widzimy, że kursor jest w następnej linii, a my byśmy chcieli, żeby był raczej w tej samej. Wprowadziłem imię. Naciskam Enter, no i jest spersonalizowane. Ale poprawmy to, żeby ten kursor był zaraz w tej samej linii, jak proszę podaj swoje imię, a nie przechodził do następnej. No to tutaj, gdzie mamy console readline, proszę podaj swoje imię, to musimy zamiast readline użyć write, żeby kursor nie przechodził do następnej linii. I teraz jak uruchomimy to jeszcze raz, to będziemy mieć efekt taki, jaki chcemy. No i aplikacja się uruchomiła i teraz mamy w tej samej linii. Wpisuję imię, naciskam Enter i jest cześć Mariusz. No i teraz działa to dokładnie tak, jak chcieliśmy. Możemy zamknąć konsolę. To teraz pokażę Ci, jak możemy wykrywać błędy w aplikacji C Sharp i stworzymy sobie tutaj przykładowy błąd. Powiedzmy, że w ostatniej linii brakuje średnika, usunąłem średnik. No i teraz od razu Visual Studio pokazuje czerwoną falistą linię tutaj na końcu, wskazując błąd. Sobie najedziemy, pokazuje oczekiwano średnika. No dokładnie tak, bo go usunęliśmy. Możemy również skompilować kod bez uruchamiania aplikacji, aby sprawdzić błędy. Debug uruchom bez debugowania. No i tutaj nam wyświetlił, że jest błąd, oczekiwano średnika w projekcie Hello World First App w pliku program CS w wierszu 8. Jak go klikniemy, to jesteśmy automatycznie przenoszeni do tego pliku, do tej linii i w miejsce, gdzie jest błąd. Jakbyśmy byli w innej linii i kliknęli, no to automatycznie jesteśmy przenoszeni do 8 wiersza i do tego miejsca. Jakbyśmy byli w innym pliku czy w innym projekcie, to po kliknięciu również zostalibyśmy przeniesieni do miejsca, w którym wystąpił błąd. Jest to bardzo przydatne i korzystne dla nas. Dobrze, to teraz pobierz więcej danych od użytkownika.
Dodaj teraz kod, który pobiera od użytkownika jego ulubiony kolor i wyświetli ulubiony kolor użytkownika. No to zapewne już wiesz, jak to trzeba zrobić. Czyli musimy skorzystać z console.write, zapytać, jaki jest twój ulubiony kolor, następnie skorzystać z console.readline, aby odczytać ten kolor i ten odczytany kolor będziemy musieli sobie przypisać do zmiennej kolor, czyli zadeklarujemy zmienną string color i przypiszemy to, co odczytujemy z konsoli i następnie korzystając z console.writeLine wypiszemy twój ulubiony kolor to i kolor. No to teraz to dodajmy. I tutaj musimy uzupełnić ten brakujący średnik. Już tutaj nam podpowiada. I tutaj też chcemy zostać w tej samej linii. To też nie korzystamy z WriteLine, tylko Write. I pamiętaj, że zmienne name i color mogą przechowywać dowolne dane tekstowe wprowadzone przez użytkownika. I teraz możesz uruchomić aplikację, aby zobaczyć efekt twojej pracy. Aplikacja się uruchomiła. Proszę podaj swoje imię. Cześć Mariusz, jaki jest twój ulubiony kolor? No tutaj przydałby się odstęp. Czerwony, twój ulubiony kolor to czerwony. No to żeby był ten odstęp, to tutaj powinniśmy dać spację. Teraz jak uruchomimy, będzie wszystko prawidłowo. No i mamy, podaj swoje imię. Cześć Mariusz, jaki jest twój ulubiony kolor? Mamy spację, wprowadziłem czerwony, klikam Enter. Twój ulubiony kolor to czerwony. Czyli wszystko prawidłowo. Możemy zamknąć. I właśnie napisałeś prosty program, który pobiera od użytkownika imię i ulubiony kolor, a następnie wyświetla spersonalizowane wiadomości. Ale to oczywiście tylko początek. W kolejnych demach poznasz więcej wspaniałych funkcji języka C# i stworzysz bardziej złożone aplikacje. W tym demo zgłębisz się w świat plików, z których składa się taka aplikacja. Poznasz projekt, rozwiązanie i plik wykonywalny, a każdy z nich odgrywa ważną rolę w życiu twojego programu. Przejdźmy zatem do Visual Studio. Jesteśmy w Visual Studio i oprócz edytora kodu Visual Studio posiada również eksplorator rozwiązania. To okno daje ci przegląd nad twoimi projektami i rozwiązaniem. Za chwilę wyjaśnię różnicę. W eksploratorze rozwiązania domyślnie otwarty jest plik program CS, który zawiera kod uruchamiany po uruchomieniu aplikacji. W prawdziwej aplikacji będziesz mieć oczywiście wiele plików. Pliki C#, pliki graficzne, pliki konfiguracyjne, no i tym podobne pliki. Wszystkie te pliki będą oczywiście częścią projektu. A projekt to jest taki twój domowy kontener, można powiedzieć, na wszystkie pliki twojej aplikacji. Wyobraź sobie projekt jako taki pojemnik, w którym przechowujesz wszystkie elementy swojej aplikacji. Czyli znajdziesz tam pliki z kodem, pliki graficzne, konfiguracyjne, no i wszystkie inne niezbędne komponenty. To właśnie projekt trzyma wszystko w porządku i zapewnia spójność działania programu. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązanie, to rozwiązanie to jest taki, powiedzmy, organizator projektów. Może on zawierać jeden lub wiele projektów. Jeśli pracujesz nad jakimś bardziej złożonym, dużym projektem, no to możesz go podzielić na mniejsze, takie bardziej zarządzalne części, zwane projektami i wtedy właśnie za pomocą rozwiązania, jak gdyby panujesz nad tymi wszystkimi projektami. Rozwiązanie po prostu pozwala na uporządkowanie i pogrupowanie projektów, tworząc taką spójną całość, która się nazywa właśnie rozwiązaniem, solution. I w naszym przykładzie mamy tylko jeden projekt, ale w przyszłości możesz mieć ich wiele, możesz ich mieć więcej, a rozwiązanie ułatwi ci ich organizację. I w naszym kursie, w następnych rozdziałach będą powstawać dodatkowe projekty i zobaczysz, o co chodzi. Możesz otworzyć folder projektu w eksploratorze plików, klikając prawym klawiszem myszy w projekt w eksploratorze rozwiązania i wybierając otwórz folder w eksploratorze plików. I właśnie tutaj otworzył się ten folder. I zawiera on pliki kodu C#, ale również zawiera plik projektu. To jest ten Hello World First App CS
proj, takie jest rozszerzenie tego pliku. No i plik ten tego projektu zawiera informacje o projekcie, takie jak nazwa, pliki źródłowe, zależności i tym podobne. I jeszcze jest plik rozwiązania z rozszerzeniem SLN, który zawiera informacje o rozwiązaniach, czyli o tym, jakie projekty je tworzą i jak są ze sobą połączone, no ale on już jest wyżej w hierarchii, jest tutaj. I to jest ten plik C-Sharp, podstawy programowania, tak się nazywa kurs. I tutaj jest rozszerzenie SLN. A ja sobie teraz ten nasz projekt pierwszego rozdziału wrzuciłem jeszcze do katalogu. Dałem sobie katalog i tutaj jest nasz projekt Hello World First App. No i to jest ten plik CSProj. I te pliki nie powinny być edytowane ręcznie. One są generowane i aktualizowane przez Visual Studio. A teraz pomówmy o pliku wykonywalnym. Plik wykonywalny to jest serce Twojej aplikacji. Gdy już napiszesz swój kod, skompilujesz go, aby uzyskać plik wykonywalny. Czyli program, który można uruchomić na komputerze. Jest to prawdziwy program, który można uruchomić na komputerze i ten plik zawiera skompilowany kod C#, no i wszystkie niezbędne zależności, dzięki czemu Twoja aplikacja ożywa i działa. No i ten plik wykonywalny znajduje się w folderze bin debug.net 8.0. Jak sobie sprawdzimy jeszcze raz, to tutaj mamy folder bin debug.net 8.0 i tutaj znajduje się ten plik wykonywalny. I możesz go przekazać innym osobom, aby mogli go uruchomić na swoim komputerze. Możesz sobie go z tego poziomu również uruchomić i tu również odpala się nasza aplikacja. No i pamiętaj, że pliki projektu, rozwiązania i plik wykonywalny to podstawowe elementy każdej aplikacji C#. Poznając ich funkcje i lokalizację, zyskasz lepszą kontrolę nad tworzonymi programami. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten wykład i dziękuję za obejrzenie. Cześć, jestem Mariusz i będę Twoim instruktorem C#. Chciałem szybko dać Ci znać, że ten film, który właśnie oglądasz, jest częścią mojego kursu C# Podstawy Programowania – Twój pierwszy krok w świat kodowania. W tym kursie przeprowadzę Cię krok po kroku przez wszystkie podstawowe koncepcje języka C#, a także uzyskasz dostęp do ćwiczeń, quizów, a nawet często pojawiających się pytań. Możesz skorzystać z tego kursu ze zniżką, klikając w link w opisie filmu. A jeśli nie jesteś zainteresowany, to nie ma problemu, kontynuuj oglądanie, bo już za chwilę zaczynamy następny rozdział. W tym rozdziale poznasz podstawową składnię języka C#, nauczysz się podstaw, aby czuć się pewnie programując w tym języku. Podobnie jak przy nauce angielskiego, niemieckiego, czy japońskiego, czy dowolnego innego języka, podczas nauki języka C# musisz zrozumieć po prostu kilka fundamentalnych zasad tego języka. Od czego zaczniemy ten rozdział? Od podstawowych elementów języka C#. Przyjrzymy się takim zagadnieniom jak instrukcje, komentarze i wiele innych. Następnie przyjrzymy się typom danych, których możesz użyć, zaczynając od tych najczęściej używanych. Następnie zobaczymy, jak C# obsługuje pracę z tekstem, czyli łańcuchy znaków. Oprócz wbudowanych typów danych będziemy używać operatorów, takich jak choćby operatory arytmetyczne lub operatory przypisania i inne. Następnie zobaczymy, jakie możliwości oferują nam wbudowane typy danych, które są naprawdę bardzo przydatne, gdy możemy użyć wbudowanego elementu członkowskiego. Trochę szczególnym przypadkiem jest już praca z datami i czasem, dlatego w tym rozdziale zaplanowałem specjalny temat dotyczący nauki pracy z datą i godziną w aplikacji. Następnie pokażę Ci również, jak możemy konwertować między różnymi typami danych. I na koniec rozdziału przyjrzymy się, jak możemy użyć czegoś, co nazywane jest typowaniem niejawnym, implicit typing, które może uprościć nasz kod. To wiele interesujących tematów, które poprowadzą Cię o wiele dalej,
na Twojej drodze do nauki języka C-Sharp. Wszystko zaczyna się od instrukcji. Instrukcje to działania, które tworzą program. Służą do wykonywania różnych zadań, takich jak deklarowanie zmiennych, obliczanie sumy dwóch wartości, czy wyświetlanie tekstu na konsoli. Jak już zrobiliśmy to w poprzednim rozdziale. Instrukcje w programie są wykonywane w określonej kolejności. Domyślnie jest to od pierwszej instrukcji do ostatniej. Kolejność ta nazywana jest przepływem wykonania, jednakże przepływ wykonania nie zawsze będzie taki sam. Na przykład dane wprowadzone przez użytkownika mogą spowodować, że program wykona inne instrukcje, a przepływ będzie wtedy inny. Każda instrukcja kończy się średnikiem. Jest to pierwsza i kluczowa zasada składni, którą poznasz, chociaż większość instrukcji składa się z jednej linii. Mogą być również instrukcje wieloliniowe, w takich przypadkach otacza się je nawiasami klamrowymi. W języku C-Sharp białe znaki i podziały wierszy nie mają znaczenia. Ogólnie oznacza to, że możesz dodać spację, pustą linię, tabulator lub białe znaki bez wpływu na działanie kodu. Zatem to, co tu widzisz, ta instrukcja będzie działać poprawnie, chociaż jest oczywiście mniej czytelna. Myślę, że się z tym zgodzisz. W języku C-Sharp nadajemy nazwy różnym elementom, co pozwala nam identyfikować te elementy w przyszłości. W poprzednim rozdziale widzieliśmy przykład z konsol readline, który służy do przechwytywania tekstu wprowadzonego przez użytkownika. I zazwyczaj chcemy wykonać jakieś operacje na tej przechwyconej wartości. Dlatego musimy nadać nazwę tej wartości. I ta nazwa jest identyfikatorem, który pozwala nam identyfikować ten konkretny ciąg znaków. W języku C-Sharp wiele elementów musi być nazwanych, takich jak zmienne, które przechowują dane wejściowe, klasy, przestrzenie nazw i inne. I identyfikatory w C-Sharp mogą zawierać litery, cyfry oraz znaki podkreślenia, ale pierwszy znak identyfikatora musi być literą lub znakiem podkreślenia. Nie może to być cyfra. Na przykładzie tutaj, który widzisz, drugie przypisanie string i mamy dwa name jest niepoprawne, ponieważ nazwa identyfikatora zaczyna się od cyfry. Gdy chcesz dodać dodatkowe informacje do swojego kodu, możesz oczywiście skorzystać z komentarzy. Komentarze są pomocne nie tylko dla innych osób, które będą korzystać z Twojego kodu, ale także i przede wszystkim dla Ciebie samego, gdy wrócisz do niego w przyszłości, kiedy już pewne fragmenty Twojego kodu mogą być już dla Ciebie niejasne. W języku C-Sharp istnieje kilka sposobów dodawania komentarzy. Aby linia tekstu została uznana za komentarz, wystarczy dodać podwójny ukośnik przed nią. I od tego momentu cała treść tej linii nie będzie już interpretowana jako kod przez kompilator, ale zostanie po prostu pominięta podczas kompilacji. Będzie to po prostu komentarz. Dodawanie komentarzy jest dobrą praktyką, która zwiększa czytelność kodu. Jeśli potrzebujesz dodać komentarz, który zajmuje więcej niż jedną linię, możesz użyć komentarzy wieloliniowych, które zaczynają się od ukośnika, slasha i gwiazdki i kończą się na gwiazdce i slashu. A wszystko pomiędzy tymi znacznikami jest po prostu traktowane jako komentarz. Chociaż można dodawać podwójny ukośnik przed każdą linią, aby stworzyć taki komentarz wieloliniowy, to taka praktyka może zmniejszyć czytelność kodu i nie jest zalecana, gdy można użyć komentarza wieloliniowego. Podobnie jak większość języków programowania, C-Sharp posiada wiele słów kluczowych. Są to słowa zastrzeżone, oczywiście o specjalnym znaczeniu i nie można ich zmieniać. I C-Sharp zawiera ponad 70 słów kluczowych i oto kilka przykładów. I słowa kluczowe mogą być używane tylko w określonych konstrukcjach. I nie można ich używać, pamiętaj, jako identyfikatorów. Do przechowywania wartości w języku C-Sharp używamy zmiennych. I zmienna jest miejscem w pamięci komputera, które zawiera określoną wartość.
I aby użyć zmiennej, musimy jej nadać nazwę, która służy jako jej identyfikator. I nazwa ta oczywiście musi być unikalna w danym kontekście. I dzięki nazwie zmiennej możemy odczytywać i modyfikować wartość, którą ta zmienna przechowuje. Każda zmienna w C# ma oczywiście określony typ danych, który może być jednym z wielu dostępnych w języku. Na przykład zmienna może przechowywać liczbę całkowitą, ciąg znaków i datę. Liczba całkowita to integer, int, ciąg znaków to string, a data to date, time. No i oczywiście inne typy danych zdefiniowane w języku C#. Typy zmiennych określają, jakie wartości mogą być przechowywane przez daną zmienną, a C# jest językiem silnie typowanym, co oznacza, że po zadeklarowaniu zmiennej określonego typu, system zagwarantuje, że zmienna będzie przechowywać tylko wartości tego typu. Aby utworzyć zmienną, musimy użyć instrukcji deklaracyjnej. Na przykład rozważmy teraz deklarację zmiennej całkowitej. I tutaj mamy integer number. Deklaracja integer number jest przykładem bardzo często stosowanego typu zmiennej w języku C#, który przechowuje całkowite wartości liczbowe. Tutaj tworzymy zmienną typu całkowitego int, integer, która będzie używana do reprezentowania liczby. W języku C# zazwyczaj nadajemy zmiennym nazwy, zaczynając się od małych liter oczywiście. Ważne jest jednak, że wielkość liter, czyli różnica między number z małej litery pisane, a number pisane z dużej litery, ma znaczenie dla kompilatora, więc obie te nazwy, które tutaj widzisz, traktowane są jako różne zmienne. I chociaż technicznie zadziałają obie te formy, to używanie spójnych nazw zmiennych zwiększa czytelność Twojego kodu i zmniejsza ryzyko pomyłek. Dlatego nie nadawajmy naszym zmiennym nazw number i number z dużej litery. Sprzyja to po prostu błędom. Nadawanie zmiennym odpowiednich i znaczących nazw oczywiście nie jest wymogiem składniowym, ale jest dobrą praktyką programistyczną, a Ty chcesz uczyć się dobrych praktyk. Inny standard nazewnictwa zmiennych to używanie tzw. notacji camel case. I jeśli zmienna składa się z wielu słów, czyli jest opisowa, co jest jak najbardziej zalecane, to konwencja ta sugeruje, aby każde słowo poza pierwszym rozpoczynać wielką literą, jak pokazano na przykładzie poniżej. Mamy tutaj zmienną integer number of books i w przypadku notacji camel case pierwsze słowo zaczyna się małą literą, a każde kolejne słowo zaczyna się wielką literą. Jak dotąd omówiliśmy, że zmienne są nazwanymi miejscami w pamięci, gdzie możemy przechowywać wartość. Jednakże dotąd zadeklarowaliśmy jedynie zmienną, ale jeszcze nie przypisaliśmy jej wartości. No to spróbujmy zrobić to teraz. I w tym przypadku przypisujemy wartość 250 do zmiennej o nazwie liczba, number. Używamy do tego znaku równości, który jest operatorem przypisania. To sobie zapamiętaj. I dzięki temu wartość 250 zostanie zapisana w zmiennej number. I ważne jest, aby zauważyć, że każda taka instrukcja musi być zakończona średnikiem. Ponieważ liczba jest zmienną całkowitą, możemy jej przypisywać tylko wartości całkowite. Do tej zmiennej nie możemy wstawić na przykład łańcucha znaków, a więc fragmentu tekstu. To znowu ma związek z bezpieczeństwem typów, no bo C# jest językiem silnie typowanym. I C# pozwoli nam jedynie umieścić w zmiennej tylko wartość danego typu. Teraz, kiedy już zadeklarowaliśmy naszą zmienną i przypisaliśmy jej wartość, możemy jej użyć w naszym programie. I tutaj tworzymy instrukcję, która ma na celu wyświetlenie wartości tej zmiennej na konsoli. Korzystamy z klasy console. O klasach się dowiesz w dalszej części tego kursu, także nie przejmuj się, jeśli Ci to jeszcze nic nie mówi. Korzystamy z klasy console i metody tej klasy WriteLine, do której przekazujemy zmienną number,
aby ją wyświetlić na konsoli, czyli na ekranie komputera. Przyjrzyjmy się teraz zatem niektórym podstawowym regułom składni języka C# i zademonstrujemy to w nowym projekcie. Tworzymy nowy projekt, to będzie projekt konsolowy. Klikamy rozwiązanie, dodajemy dodaj new project, wybieramy aplikacja konsolowa, klikamy dalej. Teraz nazwę aplikacji, ja sobie tutaj dam C# syntax. No i oczywiście ustawiamy sobie lokalizację, klikamy dalej, wybieramy oczywiście wersję .NET 8, ale kod będzie działał również na innych wersjach .NET i klikamy utwórz. Visual Studio w tym momencie utworzył nam nowy projekt, został tutaj dodany i również tutaj dodał nam instrukcję console readline hello world. I musimy teraz zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Kiedy chcesz napisać coś do konsoli, to treść, którą chcemy wyświetlić na konsoli, umieszczamy między nawiasami i w cudzysłowiach. To, co tutaj widzimy, hello world jest umieszczone w nawiasach i w cudzysłowiach. A każda instrukcja C# kończy się oczywiście średnikiem i na końcu mamy średnik. To teraz zmieńmy sobie ten tekst na coś innego. Zmieniłem teraz ten tekst do wyświetlenia na wpisany tekst musi znajdować się w podwójnych cudzysłowiach. Powiększyłem też troszeczkę czcionkę, żeby lepiej było widać. I jako, że to jest instrukcja C#, musi być zakończona średnikiem. Mamy tutaj oczywiście ten średnik. Średnik zwykle umieszcza się zaraz na końcu instrukcji, ale w rzeczywistości możesz go umieścić w dowolnym miejscu, co już widziałeś na slajdzie. Mógłbym go umieścić na przykład tutaj i to wszystko byłoby w porządku. Mógłbym sobie tutaj dodać jakąś spację, tabulator, przejść do nowej linii, również dodać jakieś tabulatory do nowej linii i tutaj dopiero mieć ten średnik. I to wszystko mógłbym tak zostawić i to by zadziałało prawidłowo. Możemy to uruchomić i zobaczysz. Uruchamiamy. Aplikacja się uruchomiła. No i mamy jakiś inny tekst. Cześć, to moja pierwsza aplikacja. Proszę podaj swoje imię. Jest to tekst z rozdziału pierwszego. Co jest, o co chodzi? Dlaczego nie mamy wyświetlonego tego, co tutaj napisaliśmy? Oto już Ci mówię. Zamykamy to i po prostu dodaliśmy nowy projekt tutaj do naszego rozwiązania, ale projekt Hello World jest projektem startowym. I teraz musimy zaznaczyć sobie projekt ten, który dodaliśmy, kliknąć prawym przyciskiem myszy na tym projekcie i zrobić, żeby to był projekt startowy. I tutaj zaznaczamy ustaw jako projekt startowy. Teraz ten projekt jest startowy i Visual Studio będzie startował ten projekt. Wcześniej startował tamten, dlatego mieliśmy inny komunikat. No i teraz uruchamiamy aplikację. No i teraz, jak możemy zobaczyć, mamy wypisywany tekst, musi znajdować się w podwójnych cudzysłowiach. No i widzimy, wszystko zadziałało, tutaj nie ma żadnych dodatkowych jakichś spacji, po prostu ten tekst jest wypisany i to działa. Możemy to zamknąć. Także nowe linie, spacje, tabulatory nie mają żadnego wpływu na pisanie kodu C#. Myślę jednak, że będzie to o wiele bardziej czytelne, jeśli umieścimy ten średnik oczywiście na końcu naszej instrukcji. Teraz jest to zdecydowanie bardziej czytelne. No i raczej tak piszemy. Raczej zdecydowanie tak piszemy. Nie robimy tych dodatkowych tabulatorów, nowych linii. To po prostu zaciemnia nasz kod. I tej dobrej praktyki się trzymaj. Jeśli na przykład zapomnisz zamknąć tutaj tę parę cudzysłowiów, usuniemy ten cudzysłów, cudzysłów zamykający został usunięty, to automatycznie ten nawias i średnik tutaj na końcu staje się częścią tego tekstu. W związku z czym Visual Studio zgłasza teraz błąd i sygnalizuje tutaj czerwone podkreślenie, ponieważ instrukcja nie kończy się średnikiem. Oczekiwano znaku zamknięcia i oczekiwano znaku średnika. No a ponieważ to jest interpretowane od początku tego cudzysłowia otwierającego do końca jako tekst, a cudzysłowia zamykającego jeszcze nie dostał, no to myśli, że to wszystko jest tekstem, no i oczekuje zamknięcia nawiasu i średnika. Także żeby to poprawić, moglibyśmy dać tak, jak on tutaj sobie w
wprowadził tutaj cudzysłów i ten, no ale my wiemy, że tego nie chcemy w naszym stringu. I teraz jest wszystko w porządku. No i możesz też zauważyć, że Visual Studio używa różnych kolorów do określania różnych rzeczy, no i także jak jest błąd, to też to sygnalizuje od razu czerwonym kolorem. Teraz dodamy tutaj następną linię, gdzie będziemy prosić użytkownika o wypisanie tekstu. Zrobimy sobie console write line i dodamy podaj swój ulubiony kolor. I dodałem tą linię tutaj, która jest bardzo podobna do tej, którą już mamy wyżej. Jest to dokładnie ta sama instrukcja, console write line, tylko mamy inny tekst. Teraz chcemy akceptować dane wejściowe od użytkownika, czyli chcemy wyświetlić komunikat do użytkownika, podaj swój ulubiony kolor. A skoro chcemy akceptować dane wejściowe od użytkownika, chcemy ten kolor przyjąć, to w tym celu będziemy musieli utworzyć zmienną. To utworzę teraz zmienną, tak jak to robiliśmy w poprzednim rozdziale. To deklarujemy sobie tutaj zmienną. IntelliSense nam już podpowiada. Chcemy oczywiście zmienną typu string, color, nazwiemy sobie ją oczywiście, color. No i do tej zmiennej, jak już widzimy, IntelliSense nam podpowiada, że chcemy na pewno użyć console write line. No i dokładnie tak. I na końcu również jest średnik. Wszystko jest prawidłowo. Czyli przyjmujemy zatem teraz tekst wprowadzony z konsoli i przypisujemy go do zmiennej, którą właśnie zadeklarowaliśmy, o nazwie color, która, tak jak powiedziałem, jest typu string, czyli jest tekstem. A o typach porozmawiamy bliżej już za chwilkę. I teraz tworząc identyfikatory, musimy przestrzegać kilku zasad. Możemy na przykład wykonać następujące czynności, zadeklarować takie zmienne. Już Ci pokazuję. No i dodałem tutaj dwie zmienne, kolor 2 i kolor podkreśnik 2. No i jak wiemy, identyfikator może zawierać litery, wartości numeryczne i podkreślenia. Tak więc to są również prawidłowe identyfikatory. Nasze identyfikatory muszą być unikalne, ale ponieważ w języku C# rozróżniana jest wielkość liter, to mogę dodać zmienną string color podkreśnik 2, która zaczyna się od dużej litery. I to jest również prawidłowe, ponieważ color podkreśnik 2 i color zaczynający się od z dużej litery, z dużej C, to dwa różne identyfikatory. Zatem oba mogą współistnieć w naszym kodzie, co widzimy, i Visual Studio nie sygnalizuje tutaj żadnych błędów. I teraz jeszcze jedna zasada jest następująca. Nie możemy utworzyć zmiennej, której identyfikator zaczyna się od liczby. No i dodałem tutaj identyfikator, który się zaczyna od liczby 2. No i oczywiście Visual Studio, widzimy tutaj czerwone podkreślenie, oznaczył to na czerwono. Szybko pojawia się komunikat, że to nie zadziała. Oczekiwany identyfikator, nieprawidłowy numer. No, nie możemy zaczynać identyfikatora od cyfry, tak jak już to mówiłem. I to nam nie zadziała, nie będzie się kompilować. Jakbyśmy chcieli uruchomić, to program się nie kompiluje, są błędy kompilacji. Także ponieważ są te błędy, no to możesz albo to usunąć, albo możesz sobie to zakomentować. No to skorzystajmy z komentarza jednoliniowego i zakomentowuję kod. No i teraz wszystko jest dobrze. Visual Studio nie sygnalizuje nam żadnych błędów. No i jak widzimy teraz, ta linia została pokolorowana na zielono. Znów pomagają nam kolory Visual Studio i to jest teraz sygnalizowane, że to jest właśnie komentarz. Ten kod nie będzie już kompilowany. Jest to teraz tylko tekst, to tylko komentarz w naszym kodzie. I jeśli chcesz, możesz także umieścić w komentarzu kilka wierszy i przejść tutaj do przycisku i tutaj można dodać komentarze wieloliniowe albo usunąć. No to zaznaczmy sobie te wszystkie zmienne i możemy dodać komentarz w ten sposób albo w ten sposób go usunąć. Albo możemy dodać też komentarz korzystając ze skrótów klawiaturowych Ctrl plus K i plus C, a usunąć Ctrl K plus U. Zaznaczamy i teraz Ctrl K C i Ctrl K U usuwa. Dobrze, zostawmy to zakomentowane. Te zmienne również nam nie będą do niczego
potrzebne. Komentarze służą do wskazania, co będzie robił kod. To teraz dodam taki komentarz wieloliniowy. Dodałem ten komentarz wieloliniowy, zaczynający się od slasha gwiazdki i po slashu gwiazdce wszystko tutaj jest komentarzem, aż do następnej gwiazdki i slasha, gdzie się kończy komentarz. W prawdziwym kodzie byłby to prawdziwy komentarz, wyjaśniający oczywiście, co robi następna linia czy następna metoda. Także tutaj widzisz ten wieloliniowy komentarz otoczony znakami slash gwiazdka i na końcu również gwiazdka slash. Cały tekst pomiędzy tymi dwoma zestawami jest automatycznie postrzegany jako komentarz. Zacznijmy jeszcze raz od ważnego podstawowego stwierdzenia. C-sharp jest językiem silnie typowanym. Oznacza to, że każda zmienna będzie miała określony typ podczas jej używania. Jest to zabezpieczenie. Kiedy piszesz kod, kompilator zadba o to, aby typy, których używasz dla zmiennych, przez cały okres ich istnienia pozostały takie same. Typy służą do określania, jakie dane możesz przechowywać w zmiennej, niezależnie od tego, czy jest to wartość całkowita, ciąg znaków, czy typ niestandardowy. Oczywiście będziesz pisać wyrażenia, o czym wkrótce się przekonasz, i te wyrażenia, a właściwie kod, często będzie zwracać jakąś wartość, która również musi być określonego typu. I tutaj kompilator sprawdzi również, czy te typy są zgodne. Określając typ danych dla zmiennej, określamy rozmiar, jaki C-sharp lub ogólnie .NET zarezerwuje w pamięci dla naszej zmiennej, ale także typ danych, którego używamy, będzie czynnikiem decydującym o tym, gdzie dane będą przechowywane. I wkrótce dowiesz się, że w zależności od typu danych, część danych jest przechowywana na stercie, a część na stosie. Typ danych dostarcza nam również informacji o zakresie danych, które można przechowywać. I typ danych będzie miał wartość minimalną i wartość maksymalną. Ponadto w zależności od typu danych będziemy mogli wykonać na nim określone operacje. Mogę na przykład dodać dwie liczby całkowite, ale nie będę mógł po prostu dodać razem dwóch wartości logicznych. Zasadniczo można powiedzieć, że w języku C-sharp istnieją dwie grupy typów danych. Mamy typy dostarczane z C-sharp, nazwijmy je typami predefiniowanymi. Są one wbudowane w język i można z nich korzystać od razu po wyjęciu z pudełka. Zaczniesz z nimi pracować w tym rozdziale. Następnie mamy możliwość tworzenia nowych typów. Tworzenie i używanie typów niestandardowych jest bardzo powszechne i zaczniesz to robić w dalszej części kursu. Jak już powiedziałem, na razie pracujemy z wbudowanymi typami danych. C-sharp zawiera wiele z nich. Typ danych bool służy do przechowywania wartości logicznych, czyli prawda lub fałsz. Int jest używany do liczb całkowitych. Zatem liczby całkowite, a w języku C-sharp int to w zasadzie int 32, który wykorzystuje 4 bajty do przechowywania danych. Typy danych float, double i decimal służą do przechowywania liczb zmiennoprzecinkowych, gdzie liczba dziesiętna powinna być naszym wyborem, gdy potrzebujemy najwyższej precyzji. Następnie istnieje typ danych char, który służy do przechowywania pojedynczych znaków Unicode, takich jak litera A, B, C. Typy te są wbudowane i często określa się je jako prymitywne typy danych. Typ bajtowy służy do przechowywania małych 8 bitów. Zasadniczo ograniczają się one do wartości od 0 do 255 i rzeczywiście są to tylko wartości dodatnie. W przeciwnym razie będziesz musiał spojrzeć na typ sbyte. Typ short służy do przechowywania 16-bitowych liczb całkowitych. Są to również typy prymitywne. Następnie jest typ object, który również jest predefiniowany. Będziesz często używać typu obiektowego, gdy zaczniemy budować własne typy. Wreszcie innym typem wbudowanym jest typ string. To trochę szczególny przypadek i porozmawiamy o nim dużo więcej później. Object i string to typy wbudowane, ale nie są to typy pierwotne. Teraz, gdy masz już ogólną wiedzę na temat typów danych i ich związku z tworzeniem języka C-sharp, z silnie typowanym językiem, zacznijmy korzystać z budowanych typów danych. Kiedy zdecydujesz, że chcesz przechowywać wartość całkowitą, możesz utworzyć zmienną int i nadać jej nazwę. Tutaj robię dokładnie to, podając int number równa się
7. I tworzona jest tutaj nowa zmienna typu całkowitego, zawierająca wartość 7 i nazwana jest number. Możesz także zapisać wyrażenie po prawej stronie, tak jak to robimy tutaj fragment niżej. I wyrażenie to fragment kodu, którego wynikiem będzie wartość. Tutaj określam, że wynik wyrażenia number plus 3, który ponownie jest liczbą całkowitą, powinien zostać zapisany w nowej zmiennej typu int i nazywa się ta zmienna result. Ta linia kodu pokazuje nam również, że wyrażenie zwraca określoną wartość. Typ zwracany przez wyrażenie powinien być taki sam jak typ zmiennej po lewej stronie znaku równości. Załóżmy, że chcemy utworzyć wartość logiczną o nazwie wartość. Cóż, wtedy utworzylibyśmy wartość typu bool i ustawilibyśmy ją na wartość true lub false. Tutaj ustawiam ją na true. W C Sharp musimy uwzględnić typ danych przy deklaracji. Raz zdefiniowana zmienna nie może później zmienić swojego typu. Zatem przejście z jednego typu na drugi po prostu nie jest możliwe, ponieważ język C Sharp jest silnie typowany. Będzie on zawsze przestrzegał respektowania typów. Jest to weryfikowane nawet w czasie kompilacji. I spójrz na ten fragment tutaj. Najpierw tworzymy zmienną liczbę i ustawiamy ją na wartość 7. W następnym wierszu próbuję ustawić ją na wartość true, na co kompilator po prostu nie pozwoli. Dlaczego? Możesz zapytać. Odpowiedź jest true. Prawa strona to wartość logiczna, true, której nie można zapisać we zmiennej liczba, która została zadeklarowana jako int, czyli liczba całkowita i pozostanie liczbą całkowitą intem na zawsze. Posiadanie tych kontroli w czasie kompilacji uratuje Cię od wielu problemów w czasie wykonania, które występują w innych językach, które nie stosują bezpieczeństwa typów. Podczas tworzenia zmiennych zawsze musimy zacząć od określenia typu, który wskazuje, jakie wartości mogą być przechowywane w zmiennej oraz jaki będzie zakres wartości zmiennych, które możemy przechowywać. Pokażę Ci. Załóżmy, że chcesz zapisać wartość typu integer, typu całkowitego. W takim przypadku napiszesz int, czyli będzie to typ całkowity. I w rzeczywistości jest to słowo kluczowe. Jak widać tutaj, Visual Studio podświetla je na niebiesko. O zasadach dotyczących nazewnictwa rozmawialiśmy już, więc nazwijmy tę zmienną na przykład dochód dzienny. Daily income. Używamy tutaj notacji camel case, a notacja camel case używa małych liter dla pierwszego słowa i wielkich liter, aby wskazać początek następnego słowa. I ważne jest, abyśmy nadawali zmiennym dobre nazwy opisujące ich działanie. Tutaj wskazuje to na dochód dzienny, co jest dobrą opisową nazwą. No i na końcu zakończamy to średnikiem i teraz mamy prawidłową instrukcję w języku C Sharp. Zazwyczaj oczywiście do zmiennej chcesz przypisać wartość i możesz to zrobić zaraz po deklaracji. Możesz tutaj wrócić i wpisać operator przypisania i wartość zmiennej. I teraz to zrobimy. Po daily income robimy równa się i przypisujemy 100. Użyłem tutaj pojedynczego znaku równości i następnie określiłem wartość, którą chcę przypisać. Wartość ta oczywiście musi być typu integer, to znaczy int, czyli zmienna całkowita, bo typ zmiennej jest zadeklarowany jako integer, czyli typ całkowity. Możemy także zadeklarować wiele zmiennych za jednym razem. Powiedzmy, że deklarujemy teraz int day równa się 12, i dla kolejnej zmiennej możemy teraz wpisać przecinek, a następnie podać nazwę kolejnej zmiennej. I tu będzie miesiąc, month równa się 1. I na końcu oczywiście średnik. Teraz zadeklarowałem dwie zmienne typu int w jednej linii. I obie zmienne mają też przypisaną wartość. Teraz oczywiście możesz tworzyć także zmienne innych typów. Powiedzmy, że chcesz utworzyć wartość logiczną. Tworzysz zmienną logiczną za pomocą słowa kluczowego bool. Następnie podajesz identyfikator zmiennej. No i oczywiście przypisujesz jej wartość. To teraz zadeklarujmy taką zmienną.
Bull is active równa się true niech będzie. Możesz także zadeklarować zmienną typu double. Double pozwala nam przechowywać wartości zmienno-przecinkowe. Zadeklarujmy teraz zmienną typu double. To będzie double cena price równa się 97.99. I teraz C-Sharp sprawdzi, czy przypisywana przez nas wartość odpowiada typowi, który zdefiniowaliśmy. Ale nie tylko sprawdza typ, ale także sprawdza, czy wartość nie wykracza poza zakres. Bo na przykład załóżmy, że teraz chcemy zadeklarować zmienną typu byte. A byte może przyjmować liczby tylko z przedziału od 0 do 255. To zadeklarujmy teraz taki byte. Powiedzmy, że zadeklarujemy sobie byte, gdzie będzie to ilość książek. Number of books i przypisujemy mu wartość równa się 200. Powiedzmy jednak, że z czasem nasza domowa biblioteczka książek rośnie. I to rośnie bardzo szybko i w pewnym momencie możesz chcieć przypisać do zmiennej 400 książek. No kupiliśmy dużo książek i teraz mamy ponad 255 książek, których nie możemy zapisać w jednym bajcie, ponieważ bajty mogą zawierać tylko wartości, tak jak powiedziałem, z zakresu od 0 do 255. I widzisz, kompilator sygnalizuje błąd, mówiąc, że nie można przypisać 400 do bajtu. Więc zakomentujmy to, bo to nie zadziała. Jak dotąd zdefiniowałeś zmienne i przypisałeś im wartość od razu. Oczywiście nie zawsze jest to wymagane. Możesz utworzyć zmienną, na przykład odległość pokonana, integer distance covered, a następnie przypisać jej wartość dopiero gdzieś później w aplikacji. I teraz przypiszmy tutaj wartość w kolejnej linii, distance covered równa się 50 i na końcu oczywiście średnik. No i oczywiście później możesz tą wartość również zmienić w innym miejscu aplikacji. I zróbmy to teraz i znowu odwołujemy się do zmiennej distance covered równa się i przypisujemy teraz wartość 70. A robiąc to nie możesz oczywiście zmienić typu zmiennej. Powiedzmy, że chciałbyś na przykład powiedzieć, że nagle staje się prawdą, czyli true przypisać. No to spróbujmy przypisać do distance covered równa się true. No mamy błąd. Nie można przypisać typu boolean do typu integer. To nie zadziała, ponieważ typ jest liczbą całkowitą i nie możesz przypisać wartości true do liczby całkowitej, co jest absolutnie logiczne. I to jest właśnie bezpieczeństwo typów, które działa w C#. Raz zadeklarowana zmienna nie może nigdy zmienić swojego typu. Do tej pory wygląda na to, że jesteś bardzo entuzjastycznie nastawiony do nauki języka C#. Gorąco zachęcam Cię do skorzystania z mojego kursu C# Podstawy Programowania – Twój pierwszy krok w świat kodowania, korzystając z linku w opisie filmu. Dzięki temu możesz nauczyć się wszystkich podstawowych pojęć w uporządkowany sposób, bez konieczności skakania z jednego darmowego samouczka na inny. Dodatkowo kurs objęty jest 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. Jeśli nie będziesz zadowolony, możesz w ciągu 30 dni poprosić o pełny zwrot, bez zadawania pytań. Możesz uzyskać dostęp do kursu, klikając w link w opisie filmu. Mam nadzieję, że zobaczymy się na kursie, a teraz przechodzimy do następnego rozdziału. Zrozumienie metod, jak działają metody i dlaczego są one istotne w naszym kodzie. Poznajmy teraz metody w całej okazałości. Jak dotąd napisany przez nas kod jest całkiem sekwencyjny. Myślę, że zgodzisz się ze mną w tej kwestii. Ogólnie rzecz biorąc, nasz kod to jeden duży blok. I teraz załóżmy taką sytuację, że napisaliśmy kod, który oblicza, powiedzmy, koszt dostawy. No i teraz byłby to kod, który możemy chcieć wywołać kilka razy podczas uruchamiania naszej aplikacji. I napisanie tego kodu kilka razy w różnych miejscach naszej aplikacji, przy każdym miejscu, gdzie go chcemy wywołać, no oczywiście nie byłoby najlepszym pomysłem na świecie. No ponieważ sposób obliczania kosztu dostawy może się zmieniać. No gdybyśmy mieli ten kod kilka razy w naszej aplikacji,
Musielibyśmy dokonać po prostu tych zmian w kilku różnych miejscach. I jakie jest tutaj rozwiązanie? No i rozwiązanie jest właśnie całkiem proste. Przychodzą do tego nam metody. I napiszmy teraz kod w jednym miejscu i wywołajmy go. I to miejsce to właśnie metoda, inaczej nazywana funkcją lub podprogramem. Ale teraz czym naprawdę są metody? Metody są bardzo często używane w języku C#. Są to bloki kodu zawierające pewną liczbę instrukcji kodowych. Mają oczywiście nazwę i podając tę nazwę możemy wywołać tą naszą metodę i tym samym kod, który znajduje się w środku tej metody. I metody mogą mieć dowolny rozmiar. Mogą zawierać oczywiście tylko jedną linię kodu, jedną instrukcję lub całą masę instrukcji. Często definiujemy metody tak, że do działania wymagają jednego lub więcej parametrów. Dlatego też wywołując metodę musimy przekazać wartości dla tych parametrów. I wartości, które przekazujemy do metody, nazywane są argumentami metody. I metody służą do definiowania jakiejś funkcjonalności. I na podstawie tego one mogą opcjonalnie zwracać wynik, ale nie muszą. A umieszczając nasz kod w metodach i tym samym nie tworząc długiej listy instrukcji, poprawiamy w nieskończoność czytelność naszego kodu. Ale nie tylko to jest ważne. Metody pomagają również w ponownym użyciu kodu. Tworząc aplikację, często będziesz robić to samo w różnych miejscach, w różnych częściach swojej aplikacji. No i umieszczając te funkcje wewnątrz metody, możesz wywołać tę metodę w różnych miejscach w aplikacji. Zamiast w różnych miejscach pisać ponownie ten sam kod, to nie będziesz musiał pisać tego kodu w różnych miejscach, tylko ten kod napiszesz raz w metodzie, a w każdym innym miejscu, w której będziesz potrzebował użyć tej funkcjonalności, tego kodu, po prostu wywołujesz tylko tą metodę, co usprawnia ponowne wykorzystanie kodu. Wreszcie metody zawsze muszą być zadeklarowane wewnątrz klasy lub struktury. Możesz zapytać, czym są klasy lub struktury. No cóż, są to bardzo ważne elementy składowe aplikacji C#, o których jeszcze nie rozmawialiśmy, ale którym przyjrzymy się wkrótce. Metody są zawsze tworzone w mniej więcej takiej samej strukturze. Ogólnie rzecz biorąc, podczas definiowania metody zawsze zobaczysz te same elementy. Na tym slajdzie tutaj przedstawiłem ogólną strukturę metody. Tak więc metoda zawsze musi mieć nazwę. I za tą nazwą wymagane są dwa nawiasy okrągłe. Następnie właściwe instrukcje metody mamy, czyli treść metody i one również znajdują się pomiędzy dwoma nawiasami klamrowymi. No i oczywiście wymagany jest również typ zwracany, który wskazuje, jaki typ wyniku zostanie zwrócony przez naszą metodę. Możliwe jest również, że metoda niczego nie zwraca, ale wtedy nadal musimy to wskazać za pomocą typu, który się nazywa void, który informuje, że metoda po prostu niczego nie zwraca, ale musimy to jawnie wskazać. Więcej na ten temat wkrótce. Metoda może również opcjonalnie zdefiniować, że wymaga jednego lub więcej parametrów. Muszą one znaleźć się pomiędzy tymi nawiasami okrągłymi. Zasadniczo parametry są deklarowane tak, jak gdybyśmy definiowali zmienne w naszym programie za pomocą typu i nazwy. Jeśli zdefiniowano dwa lub więcej parametrów, to lista tych parametrów musi być oddzielona przecinkami. Ale jeśli nie ma parametrów, no to nadal muszą zostać dodane te dwa nawiasy, ale po prostu pozostaną one puste. Wewnątrz nich nic nie będzie. Wreszcie opcjonalnie może mieć również zdefiniowany modyfikator dostępu. Porozmawiamy o modyfikatorach dostępu później. Na razie pamiętaj, że modyfikator dostępu to można to wykorzystać po prostu do wskazania, skąd można wywołać tą metodę, czyli skąd mamy dostęp do naszej metody. A cały ten zapis tutaj, wszystko to co widzimy, to razem nazywa się sygnaturą metody. Oto pierwsza metoda, najprostsza z możliwych do zadeklarowania. Nazwa metody to addThreeNumbers, czyli dodaj trzy liczby. No i ta metoda ma oczywiście typ zwracany, to jest int. Jest typu public, czyli jest publicznie dostępna,
ale metoda o nazwie 3 liczby, co tutaj widzimy, która ma dodawać 3 liczby, a nie otrzymuje 3 liczb do dodania, no to chyba nie ma większego sensu. Dlatego w następnej kolejności dodamy sobie 3 parametry do tej metody. Integer number 1, integer number 2 i integer number 3, czyli liczba pierwsza, druga, trzecia. To są te parametry. No i teraz sygnatura metody definiuje, że jeśli ktoś chce wywołać tą metodę, no to będzie musiał przekazać 3 wartości całkowite do tej metody, które znajdują się tutaj w zmiennych number 1, number 2 i number 3. I dla pewności zauważ, że musimy tutaj określić typ parametrów, czyli int przed tymi liczbami, że to są liczby całkowite. Jeśli teraz spróbujesz skompilować ten kod, no to w rzeczywistości otrzymasz błąd czasu kompilacji. Czy masz może pomysł, dlaczego tak się stanie? No cóż, odpowiedzią jest, że metoda ma określony typ zwrotu. Tutaj jest to int, czyli liczba całkowita, integer. No i metoda musi robić to, co mówi. Skoro mówi, że zwraca int, no to powinna go zwracać. W rzeczywistości więc powinna zwracać ten typ na końcu treści metody. Czyli po dodaniu linii return number 1 plus number 2 plus number 3 metoda ta dodaje te 3 liczby i zwraca wynik. Tak się stanie po dodaniu tej linii, że kompilator już będzie zadowolony, no bo ten kod już się skompiluje, metoda już zwraca wynik. A słówko return, no to jest kolejne słowo kluczowe języka C#, które zasadniczo zatrzymuje wykonanie metody w tym miejscu i zwraca wartość do metody wywołującej, czyli do tej metody, do tego fragmentu kodu, w którym została wywołana ta metoda. Ale to zobaczymy już za chwilę w demo. No i najczęściej instrukcja return będzie znajdować się na końcu metody. No tutaj mamy metodę, która ma tylko jedną instrukcję, sumowanie 3 liczb i zwracanie. Ale tak jak już mówiłem wcześniej, tych instrukcji może być jedna, a może być ich wiele. No i return jest najczęściej instrukcją, która znajduje się na końcu metody. I teraz, kiedy metoda definiuje zwracaną wartość int, to w rzeczywistości powinna to robić w każdej części, jak gdyby wszystkie ścieżki wykonania kodu tej metody powinny zwracać wartość. No i w przeciwnym razie pojawi się błąd kompilacji, a możliwe jest, że kod naszej metody będzie miał wiele ścieżek wykonania. Na przykład z powodu użycia instrukcji warunkowej if. O instrukcjach warunkowych będziemy rozmawiać w dalszej części kursu. Teraz pozwól, że ci troszeczkę tutaj powiem tylko o tej instrukcji if, co tutaj się dzieje. Załóżmy, że w rzeczywistości dołączyliśmy instrukcję if, tak jak widać tutaj na tym slajdzie, no to istnieje możliwość, tak jak tu widzimy, że metoda nie zwróci żadnej wartości, co miałoby miejsce, gdyby tutaj number 2 było większe niż number 1. No bo jeśli number 2 będzie większe, no to instrukcja if działa w ten sposób, że w tych nawiasach okrągłych podajemy warunek. Jeśli ten warunek będzie prawdziwy, no to instrukcje, które znajdują się w tych nawiasach klamerkowych, zostaną wykonane. Wtedy metoda zwraca wartość, jest ok. Ale jeśli warunek nie będzie spełniony, czyli number 2, czyli druga liczba będzie większa, to warunek będzie fałszywy, czyli wtedy instrukcje wewnątrz tych nawiasów klamrowych nie będą wykonywane, bo warunek jest fałszywy, zwracane jest false, no i wtedy wykonanie tego kodu przeskoczy do następnej instrukcji po if, a następnej instrukcji po if nie ma w tym kodzie, żadna wartość nie zostanie zwrócona i wtedy jeśli tutaj dojdzie kompilator, no to kompilator C# nie pozwoli na to i zgłosi błąd. No i powinieneś także dołączyć tutaj kod, w tym miejscu tego komentarza, który zwraca wartość, no w tym przypadku, gdy A jest mniejsze niż B. Ale co teraz, jeśli kod w metodzie niczego nie zwraca? Po prostu wykonuje swoje zadanie. Powiedzmy, wykonuje obliczenie, sumuje te 3 liczby i wynik wyświetla na konsoli, korzystając z konsol readline. To, co tutaj widzimy. No to co w takim razie powinna zwrócić metoda? No metoda po prostu nie musi zwracać niczego. Jedyne, czego wymaga C#, to wskazanie tego, że metoda nic nie zwraca. Czyli tak jak już wiemy, metoda w tym celu ma typ void.
czyli musi być zadeklarowane, że metoda zwraca void. Oznacza to, że metoda wywołująca, czyli miejsce w kodzie, które powinno oczekiwać na zwrot z metody, no wie, że niczego nie, że nic nie zostanie zwrócone, bo metoda nic nie zwraca. No i metoda ta nie musi teraz już zawierać instrukcji return. Nawet nie powinna, no bo nic nie zwraca. Jest zadeklarowana jako void, że nic nie zwraca, tylko coś robi. A kiedy już mamy tą zdefiniowaną naszą metodę displayResult, no to następnie co możemy zrobić? No oczywiście możemy ją wywołać. I możemy ją wywołać oczywiście wielokrotnie, wywołując displayResult w różnych miejscach naszego kodu. No a następnie w nawiasach musimy oczywiście przekazać te trzy wartości typu int, no ponieważ tak jest w sygnaturze metody, że metoda do swojej pracy, aby wykonać swoje zadanie, potrzebuje tych trzech wartości. No jak nie dostanie tych wartości, no to jak będzie miała zrobić obliczenie? No nie zrobi. No i te wartości, a więc wartości przekazane do metody, są to argumenty, których używamy podczas wywołania metody. I dla każdego parametru zdefiniowanego w deklaracji metody, podczas wywoływania metody, należy podać właśnie te argumenty. I argumenty dostarczają wartości parametrów metody. I tak jak widać tutaj, różne argumenty oddzielone są przecinkami, a nazwa metody musi dokładnie pasować do tej, co jest w deklaracji metody. No bo jak wiemy, w języku C-Sharp rozróżniana jest wielkość liter. Czyli musi być display result z dużej litery. Nie mogłoby to być display result z małej litery. No bo to już by była nie ta sama metoda. Następnie wywołanie metody display result zmienia przebieg wykonania naszego programu. No bo jak wywołujemy metodę display result, no to przed metodą displayResult, jak widzimy na slajdzie, wykona się console_readline przed wyświetleniem wyniku. Następnie wywoła się displayResult, no i później po displayResult nie wywoła się console_readline po wyświetleniu wyniku, tylko po tym, tylko jak się wywołuje displayResult, to wywołanie, wykonywanie instrukcji przeskakuje do tej metody, do displayResult, wchodzi do środka i wywoływane są wszystkie instrukcje wewnątrz metody displayResult. I dopiero po zakończeniu wykonywania tych metod displayResult, wykonywanie programu wraca do metody displayResult, do wywołania metody displayResult i następnie wykonywana jest następna instrukcja, czyli console_readline po wyświetleniu wyniku. No i nasza metoda displayResult miała typ zwrotu jako void, czyli że nie zwraca niczego wywołującemu. A tutaj teraz w przypadku metody addThreeNumbers, czyli dodaj trzy liczby, ta metoda zwraca sumę tych trzech parametrów jako wartość całkowitą, czyli możemy przypisać tą wartość zwróconą przez wywołanie metody do nowej zmiennej, zwanej tutaj wynik, tak jak widzimy. Metoda addThreeNumbers zwraca wynik i ten wynik jest przypisywany do zmiennej integerResult, czyli do zmiennej wynik. I wynik po wykonaniu metody będzie zawierał sumę wartości przekazanych do metody, którą można następnie użyć tutaj lokalnie w, powiedzmy, następnej instrukcji. I zamiast bezpośrednio przekazywać wartości jako argumenty, możemy także przekazywać nazwy zmiennych, czyli zmienne do tej metody. I tutaj możesz zobaczyć, że zdefiniowałem tutaj trzy zmienne lokalne, V1, V2, V3, nadając im wartości. I wywołujemy teraz metodę displayResult, tak jak poprzednio, ale teraz zamiast tego przekazujemy te zmienne. I to jest coś, co będziesz robić bardzo często w swoich programach. Przedstawię teraz metodę główną, main, i rolę metody głównej w strukturze programu. Do tej pory nasz kod pisaliśmy w pliku program.cs i drugim nowo utworzonym pliku utilities, narzędzia. Oczywiste jest, że wykonanie naszej aplikacji rozpoczyna się w pliku program.cs. Ale teraz, dlaczego tak jest, możesz oczywiście zapytać. No i teraz, jeśli spojrzysz na plik program.cs po lewej stronie, no to zobaczysz, że jest całkiem pusty. Jest to pusty plik i tutaj dodaliśmy nasz kod bezpośrednio. console_readline hello world na przykład. Jednak w naszym pliku utilities ma miejsce więcej rzeczy, które do tej pory pomijaliśmy. Jest deklaracja usinga, jest przestrzeń nazw, namespace console app, jest klasa, class
program i całkiem sporo nawiasów klamrowych. Różnią się one tym, że od wersji C# 10 w jednym pliku możemy używać tzw. instrukcji najwyższego poziomu. I podczas korzystania z instrukcji najwyższego poziomu pomijany jest cały ten kod, co pozwala nam napisać nasz kod w jednej linii, co widzimy tutaj po lewej stronie, gdzie mamy tylko jedną linię kodu, tylko console write line hello world. Nasz własny kod znajduje się na najwyższym poziomie, a plik, który go używa, zostanie użyty do uruchamiania naszej aplikacji. I dlatego do tej pory program CS był automatycznie używany jako start naszej aplikacji. I instrukcje najwyższego poziomu nie były dostępne przed wersją C# 9. I tak naprawdę dopiero C# 10 są w pełni wykorzystywane przez Visual Studio i .NET. Podczas tworzenia nowej aplikacji przy użyciu szablonów i tak jak my użyliśmy szablonu aplikacji konsolowej. Wcześniej wygenerowany plik program CS zawierał to, co widzisz tutaj po prawej stronie. Większość zawartości poznasz już dzięki naszemu plikowi Utilities CS. Istnieje tutaj klasa program i metoda main. Rzeczywiście domyślnie tworzona jest jedna metoda main. Teraz oba podejścia działają dobrze. Możesz użyć nadal starego podejścia z metodą main. Teraz, gdy szablon generuje to, czego używamy w tym kursie, prawdopodobnie przeglądając istniejące aplikacje C#, natkniesz się na metodę main w klasie program. I to jest mój główny powód, żeby to tutaj pokazać i wyjaśnić. W przeciwnym razie możesz się nieco zaskoczyć, a zobaczysz, że takie użycie jest równie częste. I teraz metoda main była i nadal jest punktem wejścia dla naszej aplikacji podczas jej wykonywania. Jest to punkt startowy. C# będzie szukał tej metody, zawsze będzie szukał metody main. I jest to kod wykonywany podczas uruchamiania aplikacji. Powiedziałem jest, ale nie stworzyliśmy jeszcze metody głównej main, prawda? No więc za kulisami, gdy jest kompilowany nasz kod, kod w program CS, to tak naprawdę ten kod opakowany jest w metodę main wewnątrz klasy program. Zatem chociaż tego nie widzimy, to faktycznie tam się dzieje. Jak już wspomniałem wcześniej, instrukcje najwyższego poziomu są teraz domyślne. Nie oznacza to jednak, że nie możesz samodzielnie napisać metody main. Jeśli utworzysz ją samodzielnie, no to wtedy kompilator nie zawinie już Twojego kodu i nie doda metody main. Ostatecznie w Twoim kodzie powinna istnieć tylko jedna metoda główna, metoda main. Albo utworzy ją kompilator i Ty nie będziesz musiał tego robić, tak jak to widzieliśmy na przykładach, albo sam ją utworzysz, a wtedy kompilator nie generuje już niczego dodatkowego. Dobrze, jesteśmy teraz w Visual Studio i utworzyłem tutaj nową aplikację. Ponownie jest to aplikacja konsolowa z Visual Studio, ale tym razem wybrałem framework .NET 5. No i tutaj widzisz plik program CS. Ale teraz zauważ, że oprócz console write line tutaj zawiera ten plik teraz więcej kodu. To już jest coś, o czym mówiliśmy na slajdach. Jest tutaj metoda główna main, o której wspomniałem i w rzeczywistości console write line znajduje się w tej metodzie main, w środku tej metody, a ta metoda znajduje się wewnątrz klasy program. To, co tutaj widzisz. Wkrótce zrozumiesz koncepcję klasy. Dojdziemy do tego za niedługo w tym kursie. Następnie cały ten kod jest zawinięty w przestrzenie nazw, co pozwala nam grupować klasy. To znowu jest koncepcja, o której również dowiesz się w tym kursie później. I tak naprawdę, nie wiedząc o tym, cały ten dodatkowy kod, który tu widzisz, był w naszych wcześniejszych aplikacjach. Tylko był on dla nas po prostu ukryty. A kiedy uruchamiamy naszą aplikację, .NET wyszuka klasę program, a w niej metodę main, która jest punktem wejścia naszej aplikacji. Jest to po prostu punkt startowy, od której zaczyna uruchamiać się aplikacja. I może być oczywiście tylko jeden punkt startowy w aplikacji.
i to zawsze jest klasa program, tak jak tutaj widzisz, i metoda main. Zatem kod, który chcesz uruchomić podczas uruchamiania aplikacji, musi się tam znaleźć. Stamtąd możesz uruchomić oczywiście resztę aplikacji, na przykład przejść do klasy Utilities, jeśli chcesz. Obecnie, począwszy od wersji frameworka .NET 6, domyślny szablon korzysta z funkcji języka C# 10, zwanej instrukcją najwyższego poziomu. I używając instrukcji najwyższego poziomu, możemy pominąć cały ten kod, co tutaj jest. To wszystko, co tutaj widzisz. Od wersji .NET 6 możemy skrócić to do jednej linii, po prostu użyć w pliku tylko console readline hello world, co już widzieliśmy na wcześniejszych demach. I nie ma tam tych przestrzeni nazw, klasy program i sygnatury metody głównej main. Jednak w tle są one generowane zawsze. I dlatego tylko ten jeden plik w naszej aplikacji może zawierać te instrukcje najwyższego poziomu. I w przypadku korzystania z tej metody, plik korzystający z instrukcji najwyższego poziomu jest tym, który jest używany do uruchamiania aplikacji, ponieważ zostanie w nim wygenerowana metoda main. I teraz ważne jest, aby zrozumieć te zasady gry. Może istnieć tylko jeden plik zawierający instrukcję najwyższego poziomu. I ten plik stanie się punktem wejścia dla naszej aplikacji. Będzie dla Ciebie generował ten ukryty kod. I to w rzeczywistości jest prawdziwy punkt wejścia. I teraz obie opcje działają dobrze, więc jeśli zaczniesz pracować nad istniejącą aplikacją, która używa jawnej metody main, możesz oczywiście nadal z niej korzystać.